Dzień dobry moi drodzy, witam po, no kurde, długim czasie, 3 tygodnie to masz, co? Dokładnie, 3. Do Tomka mówię, że nie wiem, czy będziemy ten, czy będę umiał wykrywać, trzymać. Siema krówki. Słuchajcie kochani, nowe pozwolenie, nowy teren. Nie wiemy, co miał na myśli farmer, ale powiedział, że co, że tutaj na pewno znajdziemy. Czyli miejsce jest owiane tajemnicą, a jaką, no to przekonamy się w najbliższych 2-3 godzinkach. Trawa, jak widzicie, za nami nie jest jakaś gigant. Siema dziewuchy, siema laski. Pilnujecie monetek dla nas, sreberek, tak? Dobra, moi drodzy, my nie przedłużamy, ubieramy osprzęt, odpalamy wykrywacze. Naładowałeś? O kurczę, nie wziąłem. Jak Artur Getę ostatnio pojechali za nim na plażę, on zapomniał wykrywacza czy czegoś tam. Ja jak nie wiem. Dobra, ruszamy, szkoda czasu. Pogoda zacra, dopóki nie zacznie padać, to jest zawsze zacra, nie? Ruszamy ostro. Nie ruszymy, moi drodzy. Tomasz mówi, nie słyszę nic. Mówię, jak nie słyszę? Coś zakłócę, nie ma tego. Słuchawek nie założyłem. No, ty ale byś tak chodził bez sygnału, co? Dobra, teraz to już ciśniemy, bo się chmury zbierają. O Boże. Pierwszy konkretny sygnał wśród śmieci. Wystaje tutaj. Co to będzie? Dobra, sprawdzamy. Oby pierwszy moniak i chyba będzie. Otwieramy. Tak, 2 piękne pito masz. Pierwsza monetka, zobaczcie. Po 3 tygodniach 71. W ładnym stanie nawet. Dobra, nam chodzi o starsze monety, aczkolwiek ta cieszy. Jest. Co masz? O, jeszcze wykrywacz spadł. Mam nadzieję, że jakiś zacny sygnał, bo mieliśmy wejście takie, których nikt nie lubi. Ja, ciach, moneta. Tomasz gdzieś po środku, moneta. Zaraz po mnie. I co? I długa cisza w eterze. Nie ma nic. Przenosimy się za chwileczkę na inny teren, a mamy stosunkowo niedaleko, zaraz za Tomaszem. A gdzie on w ogóle jest? Na kamerce to w ogóle nie go widać, tak się skamuflował tam gdzieś jest. Zamiast mamy tam przejście na inny teren. Co masz? No, jakieś głuch. Także lecimy gdzie indziej. Masakra, nie? A tak się zapowiadało, jakie wejście. Mówię, no to będzie grubo, moneciarki nie starczy, nie? Dobra, nie poddajemy się. Wiecie, jak to jest w detektorystyce? Rzut na taśmę, musi być jakiś, a jak nie, no to tak jest fajne. Bo stwierdziliśmy z Tomaszem, że pod względem tego wizualnego, jak wyglądają tereny, chyba najpiękniejsze, jakie dostaliśmy od 2 lat, ale już wiemy, jaką tajemnicę kryją, co miał na myśli farmer. Nicość. Tak, nicość jest, kurde, tajemnicą tych terenów. To jest niemożliwe. Jakieś zrywki, jakieś kawałki amelinium. A, i ty jest i monetkę trafiłeś, nie? To było nasze wejście, a potem... O Jezu. Jeden pi. Wygięty. No ale jest. Weź, nic nie mów. Dobra, robimy sobie małą przerwę i obmyślamy jakiś konkretny plan, bo no z pustego i wiecie, kto nie naleje, nie? Chociaż może coś tam jednak gdzieś. Mamy tam jeszcze tych terenów, jak widzicie tam za mną. No ale co z tego, nie? Ja osłabłem, godzina czasu, nie? Czy półtora i po prostu po mnie, nie? Dobra, to nie będziemy ględzić, bo trzeba coś, kurde, pokazać, nie? Narka. 3 tygodnie człowiek czeka, żeby wyjść z wykrywaczem, odchamić się trochę. To sobie pochodziliśmy, nie? Wszystko mokre, totalnie. Deszczówka nawet nie pomogła. I zobaczcie, co się dzieje w oddali, nie? Co za patologiczna pogoda, nie? Czyli brak słów, aż mnie, kurwa, trzęsie, nie? Z nerw. Jak nie idzie, to nie idzie, Tomasz, co? Nie mamy pomysłu. No nie ma co sensu chodzić. Dosyć, że tu nie ma sygnałów. Mieliśmy jeszcze opcję przejechania kawałek dalej. O, jeden krzak, który mnie tutaj trochę ratuje, nie? Ja pierdzielę, będzie chyba dogrywka. Prawdopodobnie z Tomaszem dopiero wyskoczymy za tydzień, no ale coś może dogram w tygodniu, jak będę się dobrze, kurde, czuł. W miarę po pracy to gdzieś się odpali auto i pojedzie. Brak słów. Totalny. Nie popuszczą. Nie ma szans, nie? 20 minut później
i parę kilometrów dalej. No musimy coś, kurde, wytargać, nie? Dobra, jesteśmy na poletku, gdzie tutaj z tyłu wyszły nam piękne hibernie, jakieś tokeniki, sreberka, hamerek, trawa skoszona na polu. Na polu, no, na którym była. Ostatnio widzieliście, jak tutaj byłem, nagrywałem, że trawa była po pas. Tomasz, już tu byłeś, nie? Tak. Jakiś fajny tokenik Tomaszowi wyszedł, jakieś monetki. Śmieci podobno dużo. No zweryfikujemy, jak coś, to będziemy kopać wszystko. Godzinka i spadamy. Nie chcę robić dogrywki, także... I dla samego siebie. Pochodzi to, żeby, kurde, coś wytargać. No wpadły trzy monety, a Tomaszowi jeszcze baba na wózku. Ale kompletny zajazd, jakaś spalona. Dobra, ruszamy. Taki był tytuł jakiegoś programu, nie pamiętam jakiego, ale tytuł był taki, coś poszło nie tak i chyba będzie tytuł taki tego filmu, coś idzie nie tak i to okropnie. Nic nie wykopałem, dwa jakieś tutaj guziki, Tomasz tam walczy, potem dojdziemy tam do niego, to zobaczymy co nawojował, bo jest wielka lipa, także jak mówię, za 2-3 dni pewnie gdzieś skoczę na jakiś stary teren, robię jeszcze dwie linie tej łąki i kończymy, bo to nie ma najmniejszego sensu, przemoczony do suchej nitki, zimno, kurwa, środek lata, 11 stopni, nie? Paranoja jakaś. Dzień dobry, moi drodzy, dzień dobry, witam się z wami drugi raz w tym odcinku, zobaczcie, a ja jeszcze nie kopię, przeszedłem tylko przez to pole, jak lało, błoto, glina, słuchajcie, jak czasami się mówi, gorzej być nie może. No i mi się wydaje, że nie będzie gorzej od części pierwszej tego filmu. Zmokliśmy z Tomaszem, zmarzliśmy, nie pokopaliśmy praktycznie nic. Przewiało nas wypad konkretnie do dupy. Tak można powiedzieć. Dzisiaj chyba też nie będzie lepiej, ale nie będzie gorzej. Zobaczcie, co tu się dzieje. To będzie takie ekstremalne chodzenie. Jestem na terenie, gdzie już kiedyś byłem, wyszedł mi piękny tokenik i szwagrowi jakieś 2 tygodnie temu... Przepiękna Elizabeth, przepiękny srebrny hamer, powiem wam, że w takiej jakości i w takim stanie, że nie wiem, czy widziałem w tym roku u kogoś takiego. Dobra, nie przedłużam, zaczynamy. Jak mówię, byliśmy tutaj już, a następne dwie, przy dobrych wiatrach 3 godziny, zweryfikują ten land. Kopiemy. Jest, kurde, niedosyt. Trzeba odbudować imagę. Dobra, odbudujemy chyba image, a jeżeli nie, to będzie przynajmniej pochodzone i zobaczycie film. I to, że jeszcze jestem. 3 tygodnie przeszło. Dobra, nie gadam już. Lecę, ale błoto. Jezu, gumowy tu już waży chyba z kilogram. Jeden. Będą zakwasy. Ogień. Gorzej być nie może. Ta, jasne. Taki piękny sygnał. No nie mogę się dokopać. To jest glina. To nawet nie jest ziemia, moi drodzy. To jest glina. I takie głazy. Ja pierdzielę. To jest pierwszy dołek, nie? O matuchno. Pierwszy sensowniejszy sygnał. O Boże, tamtego się nie dokopałem. No bo to jest jedna wielka glina. Zobaczcie, wzdłuż tych krzaków zrobiłem tyle terenu. Dobra, co by to nie było, to... Ja już to mam wykopane, pinpointer i szukamy razem. A szkoda tego sprzętu brudzić. Wczoraj wszystko myłem. Już uwalony. Dobra, odwracam kamerę i patrzymy, gada. Tutaj gdzieś się skrył. W tej glinie piszczy i jest moniak. Jezu, jest moneta, ale nic specjalnego, ja już wiem, co to jest. Kurde, ja nawet nie wiem, o co tu teraz przetrzeć, bo szkoda spodni. Poczekajcie, bo to wszystko w glinie, nie? Dobra, moi kochani, irlandzka moneta z tym kurczakiem, ale tak jakby była po pożarze, zobaczcie, to wszystko jest tak powtapiane w nią. Ja nie będę czytał rocznika, bo jaki to ma sens czytanie wam rocznika tej monety. Ale dobra, był sygnał, jest moneta, bo już mówię, kurde, coś się z wykrywaczem dzieje. Ale zobacz, jak o mnie nie zrobiłem ze 150 metrów. Dobra, jest moniak, jest pięknie, słońce świeci, deszcz nie pada, można sobie pochodzić jeszcze trochę. Jak ja się, moi drodzy, teraz... Ktoś chyba jedzie. Zagotowałem. Ale za piękne, żeby było prawdziwe. No moim zdaniem... Krawędzie takie ostre. Moim zdaniem objemka na rurę. Ale taka wielka? Ale tak, moim zdaniem tak. To nie będę nic kombinował. Objemka. Objemka spajająca na rurę. O Jezu, ale były chwile takie, kurde, że aż mi się gorąco zrobiło, nie? No i patrzcie, tutaj wykopałem tą objemkę. 3 kroki, 4 ruchy wykrywaczem. I będzie taka sama monetka jak przed chwilą. Z tym kurczakiem. Aha, ale to już w lepszym stanie. Dobra, w porę. Kurde, no szkoda tych spodni. Czemu człowiek nie nosi jakieś szpadki? Ja nie wiem. Masakra jakaś. 42. 1942. Cietrzew, kurczak, osa. Gdzie tu osa? Uciekaj, kuźwa.
Jest. Ale my chcemy srebro. Dobra, i tak te monety cieszą. Chcemy srebro. No jasne, że chcemy gdzieś tam w podświadomości. Człowiek mówi... a... Najważniejsze pochodzenie. Nie, no też fajnie, jak się coś, kurde, wykupie, nie? Wiadomo, wtedy radość jest podwójna. Ale jak będzie, to będzie. Jeszcze mamy 3 godziny chodzenia. 2,5. Także jest dobrze. Tutaj w tym kornerze widać, co się działo. Boże, zobaczyli... Widzieliście to? Poszła, kurwa, co ona... Sorry, ale nie chcę, żeby teraz osa jeszcze tu ukąsiła, niepotrzebne mi to. Patrz, tak się przyczepiła. Co za dziadostwo. Poszła. Dobra, zmykam stąd. O, następna jakaś. Jaka akcja. Tam za mną wychodzą te monety, ale to nie jest jedna osa. Ja nie wiem, deszcze padały, nie było ciepła. Tam jest cały rój. Nie ukąsiła mnie, nie? Ale ja już mam dzień zrobiony, mimo tego, że nie ma jakiegoś zacnego kruszcu. Patrzcie się. Kolejna moneta wpada. Pod tym kamieniem. Nie mogłem namierzyć sygnału. Będzie George. Będzie George, ale nie powiem wam, który, bo nie chcę kłamać. Zmyślać tutaj, jak widzę na 100%, to powiem, a jeżeli nie, to... Piąty, przepraszam, jest. George'us piąty. Jest tutaj piąteczka. George piąty. Brytania. Brytania na odwrocie. Czekajcie, jak ona siedzi. Tak siedzi. O. Tak siedzi. Dobra. 3 monetki. Ale tam bym pokopał jeszcze, nie? Ale pierdziele, jakieś te osy takie jak szerszenio podobne. O, motylek. Motyl to jeszcze względnie łagodny, ale tamto dziadostwo to... Nie wiem, może rozwścieczyłem je tym, że uciekałem, rękoma machałem. Mniejsza z tym, nie idę tam, zostawiam to. Przyjedziemy z Tomkiem, to powiem, że tu wychodzą monety, żeby poszedł. Nie no, żartuję oczywiście, dobra. Wzdłuż tego pięknego muru idziemy tam do kornera. Zasypuję dołek. Przerwę sobie robię przy korycie. Masakra jakaś. Wiem, że patrzcie, minęły 3 minuty, ja jestem już tutaj 100 metrów dalej, znów jakieś tam dziadostwo wyleciało. Ja wiem, kochanie, że to nie zwierzęta afrykańskie, że nogi nie odgryzie, ale przez te latające cholerstwo straciłem tam najlepszy ten kawałek terenu, ale dobra, nie będę ryzykował ukąszeń. Jezu, jakie buty ciężkie, chciałem tu nogę włożyć, opłukać, ale gdzie, no nie wiem, kiedy wpuści rolnik zwierzęta tutaj. O Jezu. Nie będę im wody przecież brudził. Dobra, napiję się wody, ćmika, zakopcę. I trochę na suchszy teren się przeniesiemy, bo tutaj jest po prostu tragedia. Tragedia. Wszystko uwalone. Dobra, jest parę monetek. Taka rehabilitacja za ostatni nieudany mój Tomasza wypad. Ale wszystko przed nami. To co najlepsze jest przed nami, pamiętajcie o tym. Teraz znajdeczka na oko. Na samym wierzchu kawałek takiej. Z dziadu jeden. Takie kamereczki czy czegoś. Od torby albo od jakiegoś innego sprzętu, nic specjalnego. Ale dzisiaj takie bardziej przetarcie i tylko chodziło o to, żeby wyjść w teren. Tyle tygodni nie kopałem, przeszło 3 tygodnie. A jak mówiłem, wspomniałem prędzej, najlepsze przed nami niedługo. Żniwa, siano, kosy. Prawdopodobnie już za 5 dni będziemy mieli ścięte 3 małe terenki, fajne tereny ze szwagrem. W piątek pojedziemy się dowiedzieć, jak farmer nie skosił, to my mu pomożemy. My skosimy. Także jak mówię, jeszcze robię sobie pół godzinki. Dzisiaj coś dla kondycji, po prostu, żeby odpalić wykrywacz, wyjść. Mówię, nie rzuca na kolana, jakieś tam monetki wpadły, ale nie zawsze o to chodzi, żeby kopać nie wiadomo co cuda, wianki, złote pociągi. U mnie to, co wychodzi, to pokazuje. Dobra, przejdę jeszcze troszeczkę z pół godziny, zapalę. Może 45 minut. Wiecie, jak to jest. A jeszcze 10 minut. A jeszcze 5 minut. Wiem, gdzie szwagier był. W którym miejscu kopał. Ślady zostały. Ślady zbrodni. Dobra. Nie ma co marnować czasu. Lecę. Moi drodzy, śmieć na śmieciu. Tutaj coś wysypanego czarnego. Porcelana, buty, widelce, łyżeczki. Cuda nie widy. A teraz coś kopnęliśmy. I jest taki motyw. Tu jest srebrne, a tu jest czarne. Dobra, wycieramy i patrzymy. Będzie guzior. Będzie guzior? Nie, to nie będzie guzior. Ej, no takie akcje jeszcze nie widziałem. Zobaczcie. Z jednej ewidentnie jak sreberko, mimo tego, że wytarte, została blaszka, a z drugiej jak baba na wózku.
jakaś postać. Czekajcie, przecieram to. Co to kurde jest? Ej, no z takim czymś się jeszcze nie spotkałem, nie? No to moneta dwustronna, z jednej zwykły metal, z drugiej srebro. Co jest do cholery? W tym śmieciowisku tutaj. Patrzcie się, co to jest? Co to jest? Albo guzik taki. No ewidentnie ciężkie. Nie wiem, no nie mam pojęcia. No normalnie wygląda jak moneta dwustronna, z jednej zwykły metal. Patrzcie się, przetarłem kancik, no srebrzy się. Dobra, odmoczę i zobaczę. No coś ciekawego, ciężkie w cholerę, jak srebro, nie? Tutaj, żeby coś przebijało chociaż trochę, chociaż odrobinkę, coś. Albo srebrzony guzik. Tutaj był srebrny po prostu, a tutaj było gdzieś ucho, gdzie jest ten purchel. Mi się tak wydaje, że tak będzie, bo nie ma żadnych napisów z boku ani nic. O, ale się zagotowałem, nie? Tak, tak będzie. Guzik. I to nie posrebrzany, tylko ostro srebrny z jednej strony, nie? Dobra, zaraz będę się z wami prawdopodobnie żegnał. Koniec, moi drodzy. Wszystkie rzeczy poskładane, żeby czegoś oczywiście nie zapomnieć. Kolejniki są wreszcie. I jedziemy do domku. Jak mówię, taki film, żebyście wiedzieli. O, jest, żyje, nie? Ale następne na pewno coś się wydarzy. Jak mówię, na kolana nie powaliło, fajerwerków wielkich nie było, ale jakieś tam monetki powpadały, coś srebrnego też. Ale jeżeli chodzi o samą specyfikę tego terenu, o położenie, na to, jak on wygląda, jakie są warunki kopaniowe tutaj, ja na pewno odpuszczam. Nie wiem, czy Tomasz tutaj będzie chciał przyjechać, ale ja ten teren odpuszczam, nie? Ciężko. Ciężko. 15 minut teraz wszystko szorowałem, buty jeszcze polepione, gumiaki. Nie ma sensu, nie ma sensu. Niektóry by powiedział, o, nie odpuszczaj, chodź tutaj. Nie, daję sobie spokój. Mierzmy siły na zamiary, nie ma co, jak to się mówi, pajacować. Tutaj za mną są srebrnodajne tereny. Trawa nieskoszona, ale widziałem tam z tyłu, że ten, kosiarki wpuszczone. Owce jakieś. Są na pewno, bo nie, z tej strony nie zobaczycie, ale są, bo w tej trawie, no niestety, przemiatać, jakieś odgłosy, przemiatać rady nie da. Także poczekamy, aż zjedzą. O, dobrodziejstwa natury. Smacznego. O, ile tego jest tutaj. O Jezu, jakie kwaśne. A jak mówię, w piątek lecimy i prawdopodobnie następny film z jakiejś łąki albo z jakiegoś pola już po żniwach. Ja zauważyłem, że niektóre pola zboże już gotowe do ścięcia, a niektóre zielone. Jeszcze kłosy, czyli jedne jakieś ozime, zobaczcie, ale się trafiło. Niektóre jakieś ozime, a niektóre jakieś wcześniejsze, ale będą tereny. Będą tereny, także moi drodzy. O, tutaj jest teren. Patrzcie, ja tego nie widziałem, a tutaj były byki, a teraz nie ma nic, ale trawa teraz za duża. Dobra, żegnam się z wami. Zdrówka przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, uśmiechu. Do kolejnego, ciao.